Niniejszy materiał w całości należy traktować jako spoiler. Omawiane w nim informacje, takie jak miejsce i czas, odnoszą się bezpośrednio do fabuły gry. Jeśli jesteś wyczulony na spoilery lub nie chcesz psuć sobie fanu z gry oraz chcesz dojść do wszystkiego własnymi siłami, w tym momencie zamknij ten materiał i wróć do niego w razie potrzeby po zakończeniu wątku z panem Palmer oraz misji pobocznych. Jak pewnie każdy gracz Cyberpunka zdążył już zauważyć, kupowanie w tej produkcji pojazdów, samochodów czy motocykli, tak skrzętnie proponowanych przez NPC, jest tylko smaczkiem dla kolekcjonerów. Gra wcale nie zmusza nas do ich nabywania za eurodolary, ani nawet specjalnie nie zachęca, ponieważ jeden z najszybszych samochodów w grze możemy zdobyć, znajdując go na totalnym zadupiu po wykonaniu konkretnych misji. Jeśli ciekawi Was, skąd wziąć pierwsze pojazdy w grze, nie płacąc za nie ani eurodolara, to zapraszam do obejrzenia tego materiału. Zacznijmy od tego, że w pewnym momencie gry tracimy dostęp do samochodu Hella ECD i360, z którego pierwotnie korzystał nasz kumpel Jackie. Dzieje się to w wyniku wypadku spowodowanego w naszym garażu przez inny samochód. W tym momencie odblokowuje się quest Gdzie moja bryka? Samochód zostaje odholowany przez Delamaina i zostanie ci on zwrócony dopiero po naprawie z tytułu ubezpieczenia. To chwila, w której gracz zostaje bez środka do poruszania się po Night City. Celowo zaczęłam od omówienia tego wątku, gdyż u wielu graczy, w tym u mnie, wywołało to pewnego rodzaju zażenowanie i choć mamy sposób na szybkie poruszanie się po mapie przez swego rodzaju portale, to jednak lubię sobie czasami pojeździć. Tutaj przechodzimy do pierwszego pojazdu, jaki zdobywamy poprzez wykonanie misji pobocznej. Znów chodzi o własność Jackiego, a właściwie o jego motocykl, który możemy zobaczyć na początku misji Bilet Wstępu. Również podczas tego zadania decydujemy, w jakiej formie ostatecznie otrzymamy pojazd. Czy w wersji podstawowej, czy ulepszonej. Podczas dialogu z Jackiem wybór opcji z atrybutem zdolności technicznych na poziomie 6 sprawi, że V da swojemu kumplowi kilka porad odnośnie tuningu, dzięki czemu motocykl, jaki dostaniemy w późniejszej fazie gry, będzie wersją ulepszoną. Jak więc zdobywamy motocykl Jackiego? Na początku aktu drugiego pojawia nam się jedna z dwóch misji pobocznych. Widzimy się w Afterlife bądź Siostra i Brat. Misje te zależne są od naszego wyboru przy zakończeniu zdania Skok na głęboką wodę. Jeśli podczas rozmowy z Delamainem w jego taksówce wybraliśmy opcję Zawieź go do kliniki Wiktora, to kluczyki do motocykla Jackiego V znajdzie pod drzwiami do swojego apartamentu. Jeśli jednak wybierzemy którąś z dwóch pozostałych opcji, kluczyki do motocykla przekazuje nam Mama Wells, po zakończeniu misji widzimy się w Afterlife. W tym miejscu warto wspomnieć o Glena Rattler, samochodzie dostępnym dla V zaczynającej jako nomada. Ten pojazd tracimy w wyniku wydarzeń z prologu V Nomady, a później, tak samo jak Hella ECD i360, samochód ten możemy odzyskać w queście pobocznym Wyboista droga w akcie drugim. Tutaj będziemy musieli zmusić Lenę do oddania samochodu lub przekazać jej 100 eurodolarów. Kolejnym samochodem możliwym do zdobycia w Cyberpunku jest taksówka Delamain. Aby przypisać ten pojazd do listy osobistych, należy zrobić quest Delamain Reanimacja. Jest to ostatnie zadanie z misji pobocznych serwowanych przez sztuczną inteligencję. Przechodzimy do wspomnianego na początku materiału jednego z najszybszych samochodów dostępnych w grze, a jednocześnie pojazdu, który zdobywamy za darmo. Jest nim Rayfield Caliburn. Możliwość znalezienia dostajemy po zakończeniu misji fabularnej z panem Palmer na rozdrożach, gdzie rozwalamy nasza i jego ekipę w kopalni znajdującej się na wschód od Charter Hill. Kopalnia ma dwa wejścia, nieważne jednak z którego skorzystamy, samochód pojawi się nieopodal centralnej części, gdzie wcześniej przebywali właśnie nasz i jego ludzie. Aby przypisać samochód do osobistych, wystarczy do niego wsiąść. Dajcie znać, jak wrażenia po wejściu do środka, powiem, że mnie po prostu wnętrze tego samochodu rozwaliło po prostu, jest przepiękny. I gratulacje, bo właśnie zdobyłeś jeden z najlepszych pojazdów w grze, zupełnie za darmo. Warto zajrzeć również w głąb kontenera, ponieważ tam są też inne wartościowe przedmioty, dlatego zachęcam. Jeżeli chodzi o tę zdobycz, muszę jednak wspomnieć o błędzie, w wyniku którego po wejściu do kopalni nie zostajemy tam wspomnianego kontenera. Jeśli macie problem z odkryciem Caliburna, wyjdźcie z kopalni, przewincie sobie czas. Słyszałam, że do północy mniej więcej, ale podobno nie zawsze to skutkuje. Także przewincie sobie czas, sprawdźcie kolejny raz, czy kontener stoi w wskazanym miejscu. Jeśli dalej nie, to próbujcie po prostu do skutku. W pewnym momencie na pewno samochód się tam pojawi. Na sam koniec szybka piłka. Motocykl zdobyczny Brennan Apollo, który towarzyszy nam podczas głównej misji Pasażer. V używa go wtedy jako środek transportu po pustyni wraz z panem. Aby przypisać go do osobistych, wystarczy ukończyć misję, w której znajdujemy Hellmana i poznajemy Aldecaldos. Ten materiał miał na celu omówienie pierwszych dostępnych samochodów
pojazdów w grze Cyberpunk 2077. Także nie omawiałam tutaj wszystkich dostępnych w grze, które możemy zdobyć za darmo, czy też kupić. Dlatego zachęcam do szukania sobie informacji również na innych kanałach. Ja Wam życzę miłego dnia, do usłyszenia w następnym materiale. Dzięki, że jesteście. Dajcie suba i łapeczkę w górę, jeżeli Wam się podoba. Jeżeli chcecie zwrócić mi uwagę na coś niepoprawnego, bo być może gdzieś po prostu się przejęzyczyłam, to zachęcam do komentowania. Trzymajcie się, cześć!